Starosielskie baśnie, legendy i bajania. Czyta Mariusz. Pierwszy wysryw z dnia 6 sierpnia, wtorek. Wilm z unboxingiem paczek. W pierwszej stały zestaw. Rajstopy, długopisy, strzykawki, nóż, ładowarka, okulary, zabawki niekompletne i inny badziew. Nadzieje Krzysztofa rozbudziło pudełko po telefonie. Otworzył, a w środku przyklejony woreczek strunowy z miodem ludzkim. Może tu pod spodem telefon? Niestety nie ma. Krzysztof w nerwach udaje, że caluje pakuneczek i zapowiada pokazanie przesyłki dla dzielnicowej i dla menelów. Druga paka to ciasteczka dla Krzysztofa, smakołyk dla psa Arona, mleczko, tajger, którego Krzysio konfiskuje i wypija w trakcie filmu. Bo statyw redaktor kieruje i nie wolno jemu pić tego, bo to narkotyk. W międzyczasie pod bramkę podjeżdża jakiś menel i menelka. Określenia Krzysia dla ich. Krzyczą, by Mazur podszedł, chcą porozmawiać. Krzysiu, chodź na chwilę. Menelu spierdalaj, menelu, odpowiada Krzysztof. Zobacz, jaka ładna, porozmawiać chcemy, napoje ci przywiozłem. To zaklęcie zadziałało. Krzysztof prosi reżysera, żeby wziął klucz i wpuścił ich. Ten oczywiście nie, bo chcę do domu jechać, nie będę tutaj siedział. Sprawa ostatecznie upada, gdy odwiedzający do krzyku napoje mam dla ciebie, dodaje, piwo ci dam jeszcze. Tu następuje, menelu spierdalaj, bo po policji zadzwonię, w obrączkach pojedziesz. Redaktor klucza od bramki już nie chce, chce mieć święty spokój, już tu nie przyjedzie. Zamknąć bramki na klucz też nie chce, a Krzysztof stwierdza, że on też nie zamknie. Menele mają łazić, włazić, łamać wszystko. Drugi film był kręcony prawdopodobnie kilka dni temu. Na koniec dnia zdjęciowego statyw redaktor oznajmił, że on klucza już nie chce, więcej tu nie przyjedzie. I słowo dotrzymał. Następnego dnia o godzinie 9 zameldował się u Krzysztofa na pieszo i z pieskiem Aronem. Film był krótki, 10-minutowy. Wstęp na podwórku w oczekiwaniu na otwarcie drzwi belwederu. Potem 5 minut, w których Krzysztof się ubiera się, by wyjść z terrarium, a reżyser szuka miski, szoruje ją i wynosi w niej wodę dla psiaka. Po chwili zostaje przywołany do komnat. Kamerka ląduje na stoliku i słuchamy sobie, jak Aaron skomli za panem. Redaktor wraca i następuje oczekiwanie na przybycie Mazura. Czas ten umila nam rwany monolog statyw redaktora. O tym, że wykupił galę MMA i nic nie obejrzał, bo go ciągle wyrzucało i 50 zł stracił. O tym, że dziś będzie kąpanie psa. Mleczny golem wynurza się z otchłani fekalium i następuje cięcie. A istotna wiadomość. Redaktor zapowiedział Krzysiowi rozmowę na poważne tematy. O kotwidenctwie, ale nie twoim, Krzysiu, bo twoje jest wrodzone. Na screenie jedna z dwóch zgrzewek mleka ulokowana w kuchni, a obok bateria amunicji kalibru Cola Zero. Trzeci film na temat pobicia Pato autorstwa wiejskiej ekipy. Statyw redaktor czyta Krzysztofowi opis ze strony zbiórki. Dwa artykuły z gazet, pokazuje fotki. Krzysztof jest w swoim żywiole i w nastroju kaznodziei. Pato pod bramkę podjeżdżał, zastraszał mnie na wiele sposobów. Oddalił się ode mnie, od dobrego człowieka. Poszedł do menelów, a menele zrozumieli, jaki ten Pato był. I przyszła kryska na matyska. Po Pato miał gębę za szeroką do mnie. Zamiast pomóc dla mnie być przy mnie na szkolnej, wybrał menelów. Na stepie żyje naród bandycki, bo tam są różne narodowości. Nie ma kultury, życzliwości, tam nie ma nic. Tam są trzy narodowości. Bandycka, mordercza i Stiepan Bandera. I Putin przegra, złapią go i zaharatają. Krzysztof szanownej rodzinie Pato oferuje swoją pomoc jako adwokat. Będzie żądał dożywocia, nie 20 lat więzienia.
Napiszę pismo do prezydenta Dudy, aby za takie coś była kara śmierci i żeby zamknąć granice dla Ukraińców, bo na nich trzeba uważać. Oni nie tak akuratni jak Białorusini. Statyw redaktor informuje o zbiórce. Zebrano 12 tysięcy. Aron wpłacił, Paweł z Warszawy wpłacił. Krzysztof. Może się dołożę. Z 1000 zł będzie 13. Krzysztof zmawia Ojcze Nasz. Apeluje o modlitwy za Pato. Prosi o pomoc Jezusa i Maryję. Oczywiście słowo Maryja jest kluczem, zaklęciem. Jak zawsze wywołuje lament, płacz i kolejny Ojcze Nasz. Prośba Krzysiowa do Maryi, żeby rodzina zobaczyła jego żywego. Już rozumny nie będzie, na pewno. Będzie leczony psychiatrycznie, bo rozum, rozum.